dzisiejszym odcinku. Właśnie wracam, bo rozsiewam nawozy. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać taki zwykły dzień pracy z gospodarstwa, także zapraszam do oglądania. Często pytacie mnie w komentarzach odnośnie Steigera. Powiem wam tak, no jest on na Oliksie wystawiony. Facet zwiększył cenę zamiast zmniejszyć za niego, bo jest teraz za 72 tysiące wystawiony, a był za 69. Nadal nie jest na hodzie, z tego co tam jest napisane. Nie dzwoniłem do tego pana jeszcze, ponieważ czekam, bo ta cena jest za wysoka. Uważam na ten stan ciągnika, który nie jeździ, jest niekompletny i tak naprawdę to nie wiadomo, co tam w środku może być i może być problem z częściami, także aż tak bardzo mi na nim zależy. Jeżeli by przystał na tą cenę, co mu zaproponowałem, to by doszło do zakupu, ale na tą chwilę powiem wam, że się nie śpieszę, bo mam jeszcze do pokończenia zaczęte projekty, także na spokojnie, czas pokaże, nic na siłę, także zobaczymy. Powróciłem już na gospodarstwo, zaraz będę ładował kolejny rozsiewacz i dalej do roboty. Tam John Deere brat właśnie tankuje RSM. Ja rozsiewam siarczan magnezu, a brat rozlewa RSM. Tak u nas wygląda tankowanie RSM. Przez górę tankujemy wężem. No i kolejny rozsiewacz załadowany. Pozbierać worki i jadę siać. Otworzyć rozsiewacz. Tutaj ustawiam na 13 sobie rozsiewacz. Podłoga rozsiewacza została naprawiona. Tu zostało to już wszystko zrobione. Działa wszystko fajnie. Jeszcze tylko będzie malowanie rozsiewacza, ale to w okresie letnim zrobimy piaskowanie i malowanie, żeby nam dalej nie gnił. Ścieżki tutaj mam co 30 metrów. Łopatki już miałem wcześniej ustawione, także nie muszę zmieniać. A tak się prezentuje z daleka zestaw do rozsiewania. Będę musiał go ręcznie prowadzić, bo coś mi pokazuje, że jest brak połączenia nawigacji z silnikiem na kierownicy, także nie będę teraz tutaj szukał, grzebał, tylko jadę na ręcznym prowadzeniu, czyli kierownicą będę. Dobra, włączam wałek, koło ostrogowe na dół i jedziemy. Dziesiątym biegiem, przedni napęd włączony. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj mokro i będzie wszystko w porządku, że się nigdzie nie zakopię. Zawsze obierzam dookoła pole, jak wysiewam nawóz, a później jadę po kolei. Ale w tej sytuacji będę jeździł najpierw ścieżkami normalnie w polu, a na koniec objadę po rozsiewaczu. Mam w sumie pełno, a tam wiem, że na rogu jest mokro i nie chcę po prostu jechać tam z pełnym rozsiewaczem, żeby nic tam się nie utopić. Dlatego najpierw sobie wysieję, żeby trochę z rozsiewacza ubyło, a później pojadę w koło tej pory. Tylko tą stronę sobie zrobię poprzecznie, a już tam dalej będę jeździł normalnie. Zobaczcie, jak dziki zryły ścieżkę. Z boku nieruszone, akurat na ścieżce jest koryte. Tutaj były ziemniaki, teraz jest sprzężyto. Myślę, że tutaj powodem tego rycia było to, że na ścieżce pewnie zostało więcej ziemniaków.
do tej goryły ścieżkę. Tutaj też widzę bok poryty. Tutaj jest dobrze widać, że faktycznie boki nieruszone, a ścieżka zryta, że ledwo można czujnikiem przejechać. Na pewno było więcej ziemniaków, zostało po prostu niezebranych na ścieżce i ryły za tymi ziemniakami. Zobaczcie, teraz przejeżdżam koło pola, gdzie składowaliśmy ziemniaki na kopcach. Tutaj mamy kamienie od sortownika, trochę też z pola zwiezione. Tam jest dalej słoma z kopców, tą słomę będziemy chcieli rozrzucić po polu. Tutaj są opony, tam jeszcze musimy trochę tej słomy posprzątać, także już jest pusto. Ziemniaki już tutaj zniknęły. Wjeżdżam na wagę właśnie. Zobaczę, bo troszkę mi zostało w rozsiewaczu, będę wiedział dokładnie, ile mi wyszło na dane pole. $14,80 pokazuje. A tu miałem pusty był $12,760. Mam 1200 w rozsiewaczu, także jadę na pole tam, które wczoraj nie skończyłem, bo mi trochę brakło. To akurat powinno mi wystarczyć. Tutaj zobaczcie, będą nam robić drogę, poszerzać, będzie nowa droga. Wycinają całą lewą stronę drzew. Tutaj zawsze mieliśmy problem jeździć po tej drodze, bo tu straszne są dziury. Ciężko się jeździ tutaj sprzętem. A większość pól właśnie mamy po tej stronie, że tą drogą musimy jeździć z ziemniakami, z przyczepami, także jak zrobią, to dla nas będzie naprawdę super. Jeszcze mają tego cięcia tutaj. Tu się skacze po tych dziurach, że zobaczcie, tutaj też cała strona już praktycznie wycięta, tylko muszą to pociąć. Brat jedzie z RSM-em. Tutaj w wałku musiałem wymienić tą rurę, zobaczcie, bo wałek był krzywy i się już zacinał przy wsuwaniu. Ta rura też została wymieniona. Te rury można kupić na metry. Tutaj jeszcze mam, to już dawno kupowałem, także nie pamiętam jaki jest koszt, ale to wygląda tak, zewnętrzna rura jest i wewnętrzna rura, i docinamy ją sobie na długość taką, jaką chcemy do wałka. I tak, żeby to rozebrać, to nieraz jest tutaj bardzo ciasno, tutaj to wciśnięte, rura w widełki. Tak, wiadomo, trzeba wybić te okołka. Ja to robiłem w ten sposób, no nie, ciężko było to wybić, także obcinałem tutaj sobie na równo. Tak jak tu zobaczcie, o, obcięta została rura. Następnie podłożyłem tutaj tuleje, żeby się oparło o widełki. I od tej strony tutaj tak, szpilka przez ten środek rury, o, w ten sposób. Tutaj od strony krzyżaka nakrętka. No wiadomo, ta grubsza najpierw, ta grubsza przychodzi tu, czyli tak, żeby się zmieściła ta rura od wałka w środek i się, żeby się to oparło o kołnierz widełek. I po prostu kręcimy tyle nakrętką i wyciągamy rurę ze środka. Bo tak, żeby to wybić, to by trzeba było rozebrać krzyżak. A po prostu tak możemy sobie to wyciągnąć takim ściągaczem. Także mam zamontowaną tą rurę. No wałek jeszcze jest w dobrym stanie. Tam też wymieniłem tą rurę, już została założona osłona. Tutaj też składam osłonę, bo jeszcze osłona też jest taka w miarę. Także założę osłonę. I będę miał gotowy wałek, który jest z przegubem szerokokątnym. Wałek jest to bardzo ważne, ponieważ tam właśnie przy skręcaniu załamuje się wałek przy zaczepie. Jest duży kąt i nie mając szerokokątnego przegubu, jest szarpanie wałkiem, a przy szerokokątnym to się nam ładnie równoważy, bo ta część wałka zazwyczaj jest cały czas pod tym samym kątem, praktycznie jest w linii, a wałek się tylko łamie na jednym krzyżaku, a jak się łamie na jednym krzyżaku, to wtedy są szarpania, dlatego tu jest na szerokokątnym są zrobione dwa krzyżaki, żeby to się fajnie równoważyło.
Tutaj zobaczcie, dodatkowa robota, wózek widłowy. Jest tutaj problem, zaczęło się strasznie lać z tego siłownika. Teraz muszę ten siłownik wyciągnąć i zobaczyć uszczelniacze. Tak, tutaj musiałem zdjąć podłogę. Zdjąłem podłogę. Sworzeń był tutaj zabezpieczony na dwie śruby, są M10 i taka blacha do tego jest. I na sworzniu jest wycięcie. O, to wygląda w ten sposób. Odkręcając to można go wyjąć w jedną i w drugą stronę. Mi się udało go w tą stronę, bo tu jest otwór do smarowania i można też to elegancko wyciągnąć. Teraz wyciągam ten siłownik i zobaczę, co tu się stało, bo tutaj na dławnicy, na tłoczysku jest bardzo mocny wyciek, nie pozwala pracować. Także zawsze dodatkowo jakaś robota wyniknie. Dobra, wyciągam ten siłownik, już mam wyciągnięty sworzeń, tam tylko tą dolną rurkę odkręcę. Biorę go wimadło i patrzę, co tam w środku jest. Siłownik mam już na stole, wkręcony wimadle. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Już to popuściłem żabą. Ładnie to się tutaj odkręca. Odkręcę, zobaczę uszczelniacze. Siłownik mam rozebrany, tak jak widać. Wyciek był z tego uszczelniacza dławnicy. Widać, jaki on już jest tutaj zniszczony. Twardy jest, wytarty. Musiałem pojechać na zakupy. Kupiłem nowe uszczelniacze. Dwie sztuki, bo zrobię od razu dwie strony. I ten uszczelniacz, który przychodzi na tłok, dwa przychodzą. Też wymienię na nowe, też kupiłem. Od razu wymienię na nowe i wymienię jeszcze tutaj o-ring, który przychodzi tutaj, jak wkręcamy. Też kupiłem kilka sztuk, tutaj też dam nowy o-ring. A tutaj fajnie się ten uszczelniacz montuje, bo jego tylko się tutaj tak wciska i przychodzi do tego podkładka. Ta podkładka dociska ten uszczelniacz i pierścień Seger i na to zgarniający pierścień zakładamy i jest gotowe. Także działam dalej. Chwilę mnie nie było, bo tam do sklepu 20 km. Przy tego typu uszczelniaczach należy pamiętać, że je zawsze trzeba tym rowkiem, co tu widzimy, i tą większą średnicą montować od strony oleju, od strony ciśnienia, a od zewnętrznej strony ma być płaskie, bo ponieważ olej po prostu rozpycha ten uszczelniacz i doszczelnia, dociska do ścianek tłoka, tłoczyska oraz cylindra. To trzeba o tym pamiętać. Samo jak tutaj, te dwa uszczelniacze muszą być zamontowane w ten sposób, tak jak tu widać jest rowek, a następny w drugą stronę. Że po prostu z tej strony jest olej, to do uszczelniacz się rozszerza i uszczelnia z tej strony, a z drugiej strony też wiadomo jest olej, jak siłownik działa w drugą stronę, uszczelnia, bo się tutaj rozszerza z tej strony. No i siłownik mam już złożony. Wszystkie elementy, które wiadomo, uszczelki, wszystko trzeba ładnie posmarować olejem, na sucho nie składamy. To zostało już wciśnięte, tłoczysko z dławnicą. Teraz montuję jeszcze tutaj uchwyt. Siłownik już mam zamontowany. Także teraz tylko jeszcze z drugiej strony rozbieram teraz drugi. Robię drugi i wózek zaraz wyjeżdża. Wózek już wyjechał. Zostało mi tylko posprzątać, bo się zrobił bałagan po tej wymianie siłowników. Teraz co, zabieram się tutaj na tą belkę do rozsiewacza. Bo tu zobaczcie, na tej belce to jest ta belka, która trzyma koło ostrogowe. Z tej strony przychodzi ramię do siłownika, a z tej strony przychodzi tutaj koło ostrogowe, które się opiera o koło i ona się obraca na tych tutaj sworzniach. I tu zobaczcie, te sworznie są bardzo mocno zużyte. Ten jest jeszcze mocniej zużyty, nie mogliśmy w ogóle tego praktycznie rozebrać, był problem. Tutaj przychodzi też tulejka i o to chodzi, że ta tulejka się zrobiła na pół i ta połówka tutaj sobie latała i kleszczyło nam to, że nie chciało się nieraz obracać. Dlatego teraz tak, muszę wymienić te sworznie i tam znalazłem tulejki do rozsiewacza, które pasują. Tutaj miałem tam kilka tulejek i akurat tu jest 35 środek, na zewnątrz tam nie wiem, chyba jest 5 mm więcej, chyba 40 albo
38 chyba na zewnątrz. I te tulejki tam akurat pasują, wyczyszczę, zostaną wciśnięte. A tutaj te spożnie będę musiał wyciąć. Tutaj wypalę to plazmą spawy i będę musiał je wybić. I tu mam taki wałek, który będę montował zamiast tych spożni. Będę musiał przewiercić jeszcze otwór. Tak samo i tam z przodu. Także zabieram się właśnie za robotę. To muszę wypalić. Dzisiaj to muszę skończyć, żeby rozsiewacz już był gotowy do pracy. Zobaczcie, tak to wygląda po odcięciu spawów. Już tutaj raz puknąłem młotkiem. Już widać, że sworzeń się ruszył, że już jest... widać to miejsce łączenia sworznia z obu tym... z blachą. No teraz to wybijam i się biorę za wypalanie następnego sworznia. O, zobaczcie, po uderzeniu młotkiem wygląda to tak. Spawy zostały odcięte, praktycznie tutaj mam ładny, fajny otwór. Wsadzę drugi wałek i przyspawam. A tak wygląda ten wałek po wybiciu. Dobra, zabieram się teraz za następny. No i mam już odcięte spawy z drugiej strony. Tak jak widzicie, sworzeń się ruszył w tą stronę. Dlatego w tą stronę, bo tutaj mi przeszkadzało, ten kołnierz przeszkadzał mi, żeby uderzyć. To uderzyłem, bo tu trzeba było mocnego uderzenia, żeby go ruszyć. Uderzyłem tutaj młotkiem kilka razy, widać, że to odpuściło. A następnie wybiję go w stronę przeciwną, bo tutaj się nie zmieści, do kołnierz będzie przeszkadzał. No i zaraz zabieram się za montaż nowych sworzni. I tak wyglądają otwory po wypaleniu spawów i wyciągnięciu starych sworzni. Tutaj następny. Teraz montuję wałek. Na sworznię wykorzystuję taki gotowy wałek kupiony. Jest to wałek średnica FI35, pasowanie H7. I ten wałek jest chromowany, a twardość jego jest 60 HRC. Powierzchniowo jest utwardzany do głębokości tam chyba około 1 mm. Ja ten wałek wykorzystuję na właśnie takie różne sporznie. Mam takie wałki pokupowane w różnych średnicach w razie W, żebym mógł wykorzystać. Tak, to jest, żeby w tym wałku przewiercić otwór, to muszę tutaj zeszlifować troszkę tą powierzchnię zewnętrzną wałka i od drugiej strony wtedy wiertło już normalnie wierci, bo tak to jest za twardy, żeby w nim przewiercić otwór. Ja to montuję teraz, zobaczcie, w ten sposób, bo tak, te dwa sworznie, co były stare, one muszą być w osi, bo to się obraca na tych sworzniach, ta cała belka. Dlatego postanowiłem, zrobię to w ten sposób, że włożę to przez dwa otwory, przyspawam, a później to utnę. Wtedy będę miał zachowaną oś względem drugiego. No jedynym tylko problemem, bo fajnie by było, gdyby wałek był odpowiedniej długości, to mógłbym go po prostu wystawić tu tyle, ile trzeba i tylko wyciąć tu i tutaj, ale teraz wałek jest troszkę za krótki, to po prostu go przyspawam tutaj, odmierzę, ile tutaj utnę, przełożę dalej i tu taką tuleję zastosuję, żeby go wycentrować i pospawam go wtedy z tej strony, ale jeszcze przed spawaniem wezmę, zrobię sobie otwór i dopiero wtedy będę to spawał. Także zabieram się za robotę. Chwilę to na pewno mi zajmie, ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Tutaj już mam tego jednego czopa wspawanego. Obcięte zostało, tak jak widać. Żeby teraz przesunąć tutaj trochę ten sworzeń dalej, tak jak tutaj musi wystawać 70 mm. To zrobiłem, miałem to robić ściskami albo tuleję, miałem tutaj taką dopasować, ale wpadłem na pomysł, że będzie mi łatwiej, wziąłem kątownik, tak jak widzicie, przymocowałem go tu sztywno trytkami. Teraz to obrócę, to się ładnie oprze i powinno tam zachować, może nie będzie aż tak dokładnie, ale to aż tak w sumie dokładnie nie musi być. Tutaj teraz to sobie połapię, pospawam i tu później odcinam sobie ten wałek, przycinam tutaj ten sworzeń, odcinam i będzie gotowe. Zobaczcie, czopy już mam wspawane.
tak jak widać. Zrezygnowałem z wiercenia otworów, zabezpieczę to w taki sposób, że mam taką tuleję z śrubą. Zrobię tutaj rowek na śrubę i w ten sposób tutaj wyreguluję, jaki tam ma być luz. Zrobię rowek i zabezpieczę to w ten sposób. Będę miał łatwiej po prostu, nie muszę wiercić. To już tam zrobię na maszynie. Teraz idę te tulejki powbijam, to wam pokażę, jak to wygląda z tymi tulejkami. Tu właśnie w tym miejscu przychodzą te sfożnie, które wspawywałem, te czopy. Tutaj wyczyściłem to szczotką drucianą, oskrobałem z rdzy. I teraz tutaj wkładam tulejki, będę je tutaj wbijał. Te tulejki wbiję, mam tutaj sfożeń, stary sfożeń tłokowy. Akurat pasuje mi tak ładnie średnicą, że się ładnie tutaj oprze. Za pomocą tego sfożnia wbiję te tulejki z jednej i z drugiej strony. A następnie montujemy całą belkę tutaj na te otwory z tulejkami. Już mam tulejki obsadzone, udało mi się to fajnie wbić te tulejki, fajnie ciasno weszły. Przymierzając wałek tutaj fajnie wchodzi. O, elegancko się obraca. Także zaraz montuję tutaj tą całą belkę z tymi czopami i składam dalej. Belka już wsadzona, zabezpieczona. Z jednej i z drugiej strony tam od zewnątrz. Teraz montuję, tutaj muszę założyć siłownik. Znaczy siłownik jest, tylko te ramię od siłownika trzeba założyć. Tutaj to trzeba połączyć. A z tamtej strony trzeba ramię od koła ostrogowego i wałek i gotowe.